Temat jest troszeczkę podobny do tej prelekcji, która tu była tuż przede mną, dlatego że tu też chodzi w pewnym sensie o formowanie zespołu, tylko teraz formujemy jakby zespół składający się z firm, a bardziej nie z ludzi. Skąd te moje doświadczenia wynikają? Stricte na e-biznesie nie znam się aż tak dobrze, natomiast ostatnich kilkanaście lat mojej kariery zawodowej spędziłem w działach badawczo-rozwojowych, takich dosyć dużych firm, tutaj moi pracodawcy są wymienieni. I okazuje się, że projekty w działach badawczo-rozwojowych nie są takie znowu bardzo odmienne od startowania małego biznesu, czy startowania nawet dużego biznesu, ale od zera. Są obarczone bardzo dużą ilością znaków zapytania. Na początku, zaczynając projekt badawczo-rozwojowy, to tak jak małą firmę. W zasadzie nie wiemy, czy to, co my chcemy zrobić, czy to się uda zrobić, jak to zrobić, z kim, na jakich warunkach. I również potrzebujemy w tych projektach badawczo-rozwojowych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, potrzebujemy wielu partnerów. Mało kto może sobie pozwolić w tej chwili na stworzenie biznesu zupełnie samemu. Tam na drugim miejscu jest pracodawca Philips, z którym współpracowałem najdłużej i oni przez długi czas rzeczywiście, Philips był znany z tego, że robił wszystko. Na tym uniwersytecie, który tam jest wymieniony, nawet deski w toalecie miały logo Philipsa. To w Polsce prawdopodobnie się nie przyjęło, ale naprawdę Philips kiedyś robił autentycznie wszystko. Niestety musiał przestać, dlatego że ten ciągły postęp wymaga specjalizacji. W tej chwili Philips nie robi już nawet telewizorów. Dobrze, teraz z perspektywy jakby twórcy biznesu wydaje się, że e-biznes, czyli usługa w internecie albo jakaś taka oparta o oprogramowanie, powinna być prosta. Jeżeli porównamy to, nie wiem, z budową mostu, czy z budową, nie wiem, no czegokolwiek takiego, co jest jakby namacalne, wydaje się, że wystarczy posadzić grupę programistów i w zasadzie oni napiszą, co chcemy. Ponieważ w software'ze można stworzyć prawie wszystko, wydaje się, że proces też będzie prosty. Czyli musimy mieć pomysł, tak jak tutaj już mój przedmówca któryś mówił, musimy z grubsza naszkicować, jak ten pomysł, jak tą niszę na rynku, czy potrzeby użytkowników możemy zaadresować, jakiś taki wstępny projekt, wstępne rozwiązanie zaproponować funkcjonalne, czy taki opis. I można by się zwrócić do wykonawcy i powiedzieć, słuchaj, chcę mieć taki produkt, taki portal, czy taką usługę, zrób mi to, ile to będzie kosztowało i na kiedy to możesz mieć zrobione. Wykonawca najczęściej wtedy jeszcze nam nie powie tak naprawdę, ile to będzie kosztowało i na kiedy, tylko zechce z nami stworzyć specyfikację, czyli będzie chciał się bardzo dokładnie dowiedzieć, dobrze, a co ty tak naprawdę chcesz? Czy to ma być kolor zielony, niebieski? Czy się mają logować tam użytkownicy? Czy mają płacić, czy nie? Spróbuję sobie stworzyć taki obraz tego, co my mamy zrobić. Potem podpiszę z nami kontrakt, bazując na tym, szacując jakby tą pracę, którą musi włożyć. Potem coś wykona i prawdopodobnie nam przekaże. Oczywiście to już też wynikało z dzisiejszych prezentacji, to nie jest pełny obraz. Żeby nasza firma mogła zafunkcjonować na rynku i zacząć przynosić nam dochody, potrzebne są oczywiście usługi czy takie sprawy jakby powiązane bardziej z prowadzeniem firmy niż bezpośrednio z produktem, czyli mamy tam obsługę prawną, tak jak tutaj Pan nam opowiadał o własności intelektualnej. Potrzebujemy księgowego, musimy mieć załatwiony bank, dostawców, być może nasz e-biznes, jeżeli budujemy na przykład jakiś sklep, potrzebujemy dostawców, którzy będą nam dostarczali te rzeczy, które sprzedajemy i tak dalej, i tak dalej. Infrastruktura techniczna, biurowa. Ogólnie potrzebujemy, w firmie potrzebujemy specjalistów z wielu różnych dziedzin. To jest w miarę oczywiste. I teraz pytanie, które należy sobie zadać, to należy się zastanowić, które z tych, brakuje mi polskiego słowa na słowo skills, może Państwo mi podrzucą. Które z tych, dziękuję, umiejętności chcemy rozwijać u siebie, a które możemy mieć na zewnątrz. I tu właśnie ten business model canvas, to jest taka metoda, jakby taki mechanizm, który pozwala nam spokojnie jakby przejść przez wszystkie aspekty naszej firmy i zastanowić się, gdzie potrzebujemy wsparcia, czego tak naprawdę chcemy. Tutaj Państwu ten biznes model Canvas pomoże jakby zorientować się, z kim, u kogo należy szukać pomocy. Gdy już załóżmy, że zidentyfikowaliśmy tych wszystkich partnerów, w jakiś sposób z nimi się dogadaliśmy,
wprowadzamy naszą nowoczesną usługę na rynek, albo jeszcze nawet nie wprowadziliśmy, ale zaczynamy ją implementować. I jak to zwykle pojawiają się zestaw problemów. Nie będziemy tutaj przez nie po kolei przechodzić, ale z grubsza chodzi o to, że na początku definiując ten nasz produkt, jakby nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich jego szczegółów. Także na pewno zapomnimy o jakichś drobiazgach. Jakieś wybory, których dokonamy, okaże się, że mają konsekwencje później, które nie były dla nas oczywiste. W trakcie już pracy nad produktem może się pojawić nowa wiedza o rynku, o użytkowniku, być może nawet da nam to jakiś lepszy pomysł, inny pomysł na dotarcie do naszych klientów. No i bywa tak często, zwłaszcza ze startupami, że dowieźliśmy projekt, mamy go na rynku wdrożony, zadowoleni, zacieramy ręce, patrzymy, użytkownicy nie przychodzą, ewentualnie nie chcą płacić, coś jest nie tak. I drugi zestaw problemów jest taki bardziej losowy. To znaczy w czasie jakby pracy nad naszym produktem oraz w czasie później już po wdrożeniu, w czasie eksploatacji jakby, na pewno pojawią się różne nieprzewidziane zdarzenia. I teraz te problemy, o dziwo, okazuje się, że ta lista jest prawdziwa jakby dla wielu różnych rodzajów e-biznesu, jakby trochę niezależnie od tego, czym ten e-biznes się dokładnie zajmuje. Czyli jeżeli robimy portal, to mamy szansę trafić na wiele z tych problemów. Jeżeli robimy sklep internetowy również. To są w miarę uniwersalne problemy, na które się napotykamy. No i pytanie jest dlaczego? Oczywiście, tak jak już dzisiaj było to powiedziane, problem polega, źródło jakby tych, jednym z najważniejszych źródeł tych problemów jest to, że w e-biznesie fundamentalnym, a co najmniej bardzo ważnym częścią tego produktu będzie software, będzie po prostu oprogramowanie. Stąd ja w tej mojej opowieści skupię się bardziej na tym, na budowaniu dobrej współpracy z kontrahentem tym technicznym, który nam dostarcza rozwiązanie, ale rozwiązania, które Państwu później zaproponuję, można naprawdę stosować do wielu innych, do współpracy z wieloma różnymi partnerami. Natomiast ten przykład jest taki najbardziej widoczny i jakby tych, którzy tworzą e-biznes, którzy tworzą, najbardziej bezpośrednio dotyka. Tutaj właśnie Pan Grzegorz przede mną mówił, że projekty software'owe ogólnie mają bardzo słabą historię skuteczności. Tutaj znalazłem taką statystykę, ona nie jest najświeższa, ale była zrobiona na bardzo dużej próbce. I nie, jakby Państwo mieli zgadnąć, ile procent projektów software'owych kończy się sukcesem, gdzie sukces definiujemy jako dowiezienie produktu na czas, zaimplementowanie całej funkcjonalności i nieprzekroczenie budżetu. Mówimy o małych firmach, czyli to jest optymistyczna wersja. Państwo myślą, że jest 5% i Państwo są w e-biznesie? Nie, nie jest tak źle. To jest tak z 1/4 z grubsza. Tu akurat wyszło 28%. 23% projektów upada, zanim w ogóle dojadą do końca, czyli albo nic nie zostało wdrożone, albo jakaś inna klęska nastąpiła. To jest dużo większa liczba niż Państwo powiedzieli, ale ja uważam, że to jest nadal fatalna statystyka. W ogóle my jako inżynierowie w ogóle absolutnie powinniśmy się tego wstydzić. Dlatego gdy, jeżeli to byłby, nie wiem, firma, która buduje mosty albo domy, jeżeli co czwarty dom im się zawali albo most, no to jest w ogóle jakaś tragedia. Ale niestety, no stan na dzień dzisiejszy, stan wiedzy zarówno może nie tyle technologicznej, co właśnie zarządzania projektami jest taki, że tak to wygląda. Teraz te 50% projektów, które mają opóźnienia, to nie są małe opóźnienia. Z tych 50% wybrałem taki zakres, żeby jeszcze była rozsądna liczba. 10% przekracza budżet 2- do 4-krotnie. To jest jakiś koszmar przecież dla startupu, który, tak jak mówił pan poprzedni przedmówca, nie powinien mieć za dużo tych pieniędzy, żeby nie tracił. Przekroczenie budżetu 2- czy 4-krotnie to jest przecież klęska. Ale... To jest statystyka małych i dużych projektów, natomiast to jest statystyka dla małych firm software'owych. Także oczywiście cała sztuka polega na tym, żeby się znaleźć w tym procencie 28 i zaraz spróbuję powiedzieć, jak tam się lepiej znaleźć. Drugim takim fundamentalnym problemem jest ta nieszczęsna specyfikacja.
przez tych kilkanaście lat mojej pracy w dużych i w mniejszych projektach software'owych, w poważnych bądź co bądź firmach, ja nie spotkałem człowieka, a spotkałem ich dużo, który by potrafił zrobić taką specyfikację, zanim w ogóle zacznie to wdrożenie się toczyć, ta implementacja. Nawet nie spotkałem człowieka, który by twierdził, że jest to możliwe. Spotkałem ludzi z firm, którym się nie powiodło, którzy twierdzili, że to jest możliwe. Już pan odpowiada. Pan się spytał o przyczyny tych porażek, czy to bardziej wynika z niedogadania się, czy ze słabego wykonawcy. To, co ja dzisiaj będę mówił, to też w tej całej opowieści ja zakładam, że trafiliśmy na wykonawcę, który jest rzetelny i profesjonalny i może nam dowieść produkt, natomiast nadal prawdopodobieństwo tego, że razem odniesiemy sukces z tym podwykonawcą, stosując ten model, jest niskie. I zaraz wytłumaczę i jeśli nie odpowiem na pana pytanie do końca prezentacji, to proszę powtórzyć je, dobrze? Czyli tak, tu piszemy tą specyfikację, czyli musimy, siedząc z kartką i ołówkiem, wymyślić wszystkie własności naszego produktu, dokładnie jak on ma się zachowywać, w jakich sytuacjach. Tu jest jeszcze tak, że tą taką ścieżkę pozytywną, że wszystko idzie dobrze użytkownikowi z naszym produktem, cokolwiek to jest, to my jeszcze wymyślimy, to jest fajnie, bo o tym się fajnie myśli, ale jeżeli teraz mielibyśmy na przykład taką prostą rzecz zrobić, wygenerować wszystkie przypadki, kiedy coś poszło źle, nie wiem, zapomniał hasła, nie zalogował się, zapłacił się, przeglądarka mu się odłączyła, co robić? To jest naprawdę trudne zadanie. I teraz druga strona medalu jest taka, że jeżeli byśmy jednak spróbowali tego zrobić, to ta specyfikacja będzie miała setki stron, i ani my, jako twórca tej specyfikacji, ani wykonawca, który będzie ją robił, tak naprawdę nie zapanujemy nad tym. Nie damy rady po prostu panować nad taką ilością bardzo szczegółowej informacji, nie mając gwarancji, że ta informacja w tej grubej specyfikacji nie jest w ogóle wewnętrznie sprzeczna, bo być może jest tak właśnie, tak jak mówiłem, te niepożądane konsekwencje naszych wyborów, że jeśli powiemy w specyfikacji, tu ma być tak, a potem powiemy, że coś ma być inaczej, okaże się, to jest niemożliwe. Ale to się okaże dopiero w trakcie projektu. Ach, tutaj się pospieszyłem z tym slajdem. Przykład specyfikacji z życia, która nie działa. Przynajmniej dla mnie, bo to jest przykład z mojego życia. Robienie zakupów dla kogoś innego. To jest w ogóle jakiś koszmar dla mnie i staram się tego unikać. Niby prosta rzecz, że ona mówi, słuchaj, będziesz w mieście, zrób zakupy. Mówię, dobrze, chleb. No to ewidentnie jest niedospecyfikowane, bo tyle tych rodzajów jest chleba, ale okej, wiem, co żona lubi, prawdopodobnie trafię w coś, co będzie okej. Mleko do kawy. Załóżmy, że nie jest istotne, jaka jest firma tego mleka do kawy i tak dalej, ale kupowałem to mleko dwa razy i raz nie trafiłem, bo raz miałem kupić do pracy, a w pracy nie mam lodówki, więc wolę mieć to mleczko w tych pojedynczych opakowaniach, w domu z kolei w drugim pojemniku. Mydło do rąk zależy, mamy półeczkę, nie mamy półeczka, lepiej, żeby była w kostce albo w pojemniku. I dałem jeszcze czwarty przykład, bo jest najświeższy, bo mi się wydarzył dwa tygodnie temu, że ona powiedziała, słuchaj, zrobię zupę z groszkową, właśnie będziesz w mieście, kup groszek. Kupiłem groszek do zupy, przyjechałem, żona mówi, słuchaj, nie ten. Ja mówię, ale przecież powiedziałaś groszek, zielony do zupy, wszystko się zgadza. Kupiłem w puszce, miał być mrożony. Specyfikacja bardzo jasna, nawet mówi, po co to jest na zupę, no ale... Jesteśmy z innych światów pod tym względem z moją żoną i no, nie było dla mnie jasne, że groszek miał być mrożony. Pani fantastycznie zgadła. To jest naprawdę duży problem. Specyfikacja jest problemem naprawdę nie do przecenienia. Inną taką fundamentalną własnością tych produktów w e-biznesie i oprogramowania w ogóle jest to, że praca nad tym naszym portalem, czy cokolwiek mamy, ona się nigdy nie skończy. Z dwóch przyczyn. Raz, ten software to jest trochę tak jak prezentacja, którą przygotowywałem. Jak dzisiaj sobie musiałem wysłać prezentację wczoraj, dzisiaj sobie na nią spojrzałem, mówię, a zamieniłbym tu jeszcze parę slajdów. Inżynier zawsze znajdzie coś, co jeszcze chciałby poprawić, przyspieszyć, polepszyć i tak dalej. Z drugiej strony, rynek nie stoi w miejscu, prawda? Mamy pomysł dzisiaj na usługę, wdrażamy ją,
Załóżmy, że odnosimy sukces, mamy klientów, pojawi się konkurencja albo coś się zmieni, wejdzie jakaś nowa technologia. To nie jest tak, że możemy zrobić ten produkt, wypuścić go na rynek i pojechać na wakacje, patrzeć, jak nam rośnie konto. To jakby nie kończąca się historia. To jest informacja z zeszłego miesiąca, mnie ona również zaszokowała. To na czarno, to oznacza, że Facebook dwa razy dziennie przełącza wszystkie swoje serwery na zupełnie nowy kod. To jest niewiarygodna historia. Czyli jeśli się Państwo zalogują do Facebooka o 8 rano, o 14 i o 23, to będzie całkowicie różny system. Tam po prawej jest wykres, taki dosyć skomplikowany, ilu deweloperów u nich jakby zmienia kod w ciągu jednego tygodnia. Czyli oni w ciągu tygodnia mają w tej chwili około 700 deweloperów, którzy zmieniają w kod. Ile oni zmian generują, ja nie wiem. To jest oczywiście przykład ekstremalny, ale no mówię, to... Nie, chodzi mi o kod. Ich własny kod. Oni w tej chwili mają, no tam właśnie widzę, 800 inżynierów tydzień w tydzień dotyka tego kodu i jest na tyle dużo tych zmian, że serwery są dwa razy dziennie przełączane na nową wersję. Powiedzmy, co 12 godzin ten Facebook już trochę inaczej wygląda. To są oczywiście małe zmiany inkrementalne, ale one są ciągłe. Trochę inaczej. Kolejną taką rzeczą, która jest zupełnie nieoczywista, jeśli chodzi o świat e-biznesu i software'u w ogóle, jest transfer tego produktu od jednego dostawcy do drugiego. Jeśli Państwo macie kontakt albo jesteście inżynierami, to jest najgorsza robota, jaką deweloper może dostać, to jest utrzymywanie i poprawki czyjegoś kodu. To jest dramat. Bywają takie firmy, które mają taką drabinkę, ktoś tam sprawdzają, czy ktoś ma talent albo nie i na początku właśnie wrzucają tych nowych deweloperów świeżo po studiach. Będziesz tutaj na początku, musisz się wykazać, no więc będziesz tutaj utrzymywał kod i wprowadzał zmiany. A, tak przy okazji, on jest w ogóle od jakiejś innej firmy, nie jest najlepiej napisany, ale męcz się. To jest dramat. Taki transfer zawsze zabiera dużo więcej czasu niż planowane, a już na pewno więcej czasu niż byśmy chcieli. Jest bardzo drogi przez to. I zdemotywuje nam tego dostawcę, któremu dajemy ten kod. Bo on naprawdę powie, wiesz co, ja ci obniżę ci cenę, ale wywalmy to i ja ci zrobię nowy system. Jeśli się na to zgodzimy, to oczywiście mamy następną taką pułapkę, więc dobór tego partnera jest dosyć kluczowy. Te produkty software'owe, przepraszam, że tak do nich dążę, ale one są takie, wydaje mi się, takie są bardzo istotne dla biznesu, ale mają też parę takich bardzo pozytywnych swoich cech. Jedno z nich jest to, że na przykład w przeciwieństwie do mostu możemy nasz produkt, nasz portal eksploatować, zanim on będzie całkowicie skończony w naszych oczach. Może nie musi mieć całej funkcjonalności. To jest trochę druga strona medalu tego Facebooka, który tam cały czas coś grzebie z tyłu w tych flakach. Czyli możemy ten produkt po prostu powoli rozwijać. To jest fantastyczna cecha, która w innych branżach jest może mniej, jest na pewno mniej możliwa. Natomiast tutaj możemy wejść na rynek, zwłaszcza jeżeli wchodzimy z produktem innowacyjnym, robiąc tak zwany MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli produkt najmniejszą możliwą funkcjonalność, która nadal spełnia te funkcje, których oczekują użytkownicy, którą chcemy sprzedać użytkownikom. I to jest bardzo fajne, żeby na przykład przetestować rynek stosunkowo tanio, bo nie musimy mieć całego mostu z udźwigiem na 20 ton, tylko możemy zrobić na przykład jakąś taką zamkniętą betę dla, nie wiem, 100 użytkowników, zobaczyć jak to jest. I nie wszystkie funkcje może musimy na początku mieć zaimplementowane. Kolejną cechą taką, znowu specyficznie software'owców, jest to, że to jest chyba jedynego zawodu, który ja znam, ale... Może jest więcej takich zawodów, którzy autentycznie lubią ciężko pracować. W tym sensie, że jeżeli tacy inżynierowie widzą, że to, co oni tworzą, ten kod, który robią, jakby jest przez klienta doceniony i on rzeczywiście jakąś pozytywną zmianę wprowadza, oni będą siedzieć po nocach, naprawdę, nawet nie za ekstra pieniądze. Mają niesamowitą frajdę z jakby wypuszczania produktu, który komuś pomaga. Emocjonalna inteligencja tych ludzi, tak jak już pan Grzegorz mówił, nie jest zbyt dobra, ale to jest, być może to jest ten czynnik, który jakby równoważy to. Naprawdę dobrzy inżynierowie mają z tego dużą frajdę. I tu bym chciał jeszcze się odnieść do prezentacji chyba trzeciej czy czwartej o środkach trwałych,
gdzie prelegent powiedział, że na tych wartościach materialnych, które służą nam wewnątrz firmy, należy oszczędzać, sugeruje na sprzęcie dla informatyków nie oszczędzajmy. Dlatego, że to się bardzo silnie i bardzo szybko odbije na ich skuteczności i na tym, ile kodu oni tak naprawdę będą w stanie wygenerować. Tam właśnie pan podał przykład karty graficznej. To był najgorszy przykład, szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia, jaki mógł dać, dlatego że inżynierom trzeba dać duże i dużo monitorów. Najlepiej 2, 25 cali, będą pisali 3 razy tyle kodu, co siedząc przez jakąś tam 17 albo 5 razy. Ale to taki trend. Wreszcie ostatnia taka bardzo pozytywna cecha. W obecnej chwili w zasadzie w software'ze możemy wybudować wszystko. Nie sądzę, żeby było dużo takich problemów do rozwiązania biznesowych, bo problemy takie, że tak powiem, fundamentalne na pewno są, ale dużo takich pomysłów na biznes, których by się nie dało albo które by było bardzo trudno technicznie wykonać. Także fantastyczna wiadomość, jedynym ograniczeniem jest nasza fantazja i rynek. Dobrze, czyli teraz mamy, otwieramy ten nasz biznes, mamy iluś tam różnych partnerów. Ja usiłuję Państwa przekonać, że ten partner technologiczny jest jednym z ważniejszych. I ten cały software, który jest ważny dla naszego e-biznesu, ma swoje tam negatywne cechy, pozytywne cechy. Jak sobie z tym radzić? Czyli co robić? Te problemy, które wypisałem, tak jak już zasugerowałem, dzielą się na dwie takie kategorie. Jedną z nich są zmiany w koncepcji, czyli albo my, albo coś wymusza na nas zmianę jakby pomysłu na ten produkt, który mamy. Druga część to są jakieś niespodziewane wydarzenia losowe, które wiadomo, muszą się trafić tak jak deszcz czasami pada. Podzieliłem to na te dwie kategorie, dlatego że według mnie w różny sposób należy podejść do zminimalizowania skutków tych rzeczy. Sposób na zmiany w koncepcji według mnie, odpowiedź numer jeden to jest dobry zespół projektowy. Tutaj możemy rozróżnić ten problem na zmiany w koncepcji. W zasadzie powinniśmy zaadresować dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że w momencie, kiedy specyfikujemy ten nasz produkt, kiedy myślimy o nim, byłoby dobrze, gdybyśmy zwiększyli szansę tego, żebyśmy go dobrze wymyślili, że nie będziemy musieli tej koncepcji zmieniać później, dlatego że żeśmy po prostu źle to wymyślili. A drugi aspekt niezależny jest od tego, to są zmiany koncepcji, które są na nas wymuszone przez jakieś zewnętrzne czynniki albo których po prostu nie mogliśmy wcześniej przewidzieć. I jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt, czyli wymyślenie na początku tego naszego produktu w sposób jak najlepszy, to jest zespół projektowy. Tutaj bym się też zgodził z przedmówcą, że ważne jest, żeby dobrać dobrych ludzi. Nie będę tu mówił o talentach, ale uważam, że ten zespół powinien być interdyscyplinarny. I o ile osobę odpowiedzialną za biznes, za technologię, często za marketing w takim zespole projektowym, czyli tym, który jakby nadaje kształt temu naszemu produktowi, bardzo można często znaleźć, tak projektant tam już się nie znajduje zbyt często. A to jest niesłychanie ważna rola i wydaje mi się, że jest najbardziej niedoceniana w tej chwili na rynku. I tutaj mówiąc o projektancie, czasami designer się na niego mówi, nie chodzi mi o osobę taką, która nam jakby spowoduje to, że ten nasz produkt będzie ładny. To jest oczywiście ważne, ale taki projektant, designer jest również odpowiedzialny za jeszcze dwie niesłychanie istotne kwestie. Po pierwsze, on powinien być adwokatem użytkowników, czyli powinien tak naprawdę na początku współdziałać z marketingowcem, żeby znaleźć te potrzeby, które chcemy zaadresować przy pomocy naszego projektu, ale żeby też się skupił na tym, żeby tak ten produkt zaprojektować, żeby on autentycznie odpowiadał użytkownikom, a nie innym interesariuszom. Na to jest bardzo ciekawy test. Jeżeli kiedyś Państwo spotkacie przed sobą produkt, na przykład witrynę internetową, która i tak coś was tknie, że coś jest nie tak, coś tu jest niewygodnie, jakoś źle mi się po niej nawiguje, nie mogę niczego znaleźć. Proszę jakby dać taki krok wstecz mentalnie i zastanowić się, co tak naprawdę ta witryna przedstawia. I z reguły okazuje się tak, że jeżeli najsilniejszą osobą w tym zespole był inżynier od technologii, to co zobaczymy na interfejsie, co użytkownik zobaczy, to będzie tak naprawdę jeden do jednego prawie odzwierciedlenie tego, co tam się dzieje pod maską. Że tam jest jakaś baza danych, że jest jakiś system, który tam coś odpytuje, drugi system billingowy, trzeci tam jakiś raportujący. To będzie ewidentnie wszystko widać i przez te kroki będziemy musieli przejść.
I to niekoniecznie musi być zgodne z tym, czego my jako użytkownik, przychodząc do tego portalu, spodziewamy się, bo ja na przykład chciałbym dokonać jakiejś transakcji, mnie nie interesuje, czy tam pod spodem jest baza danych i czy system płatności jest oddzielny, czy nie. Ja chcę przyjść, powiedzieć, co chcę, zapłacić i do widzenia. Jeśli marketingowiec będzie najsilniejszą osobą, to się zdarza na portalach dużych firm bardzo często, to się okaże, że cały portal, taki duży, jest odzwierciedleniem tego, jak w środku, jak zorganizowana jest firma. Bo się okaże, że na przykład ten dział był odpowiedzialny za tą część portalu, inny dział był za inną część portalu. I na takich portalach najczęściej jest bardzo trudno znaleźć informacje, bo nie wiadomo na przykład, czy oferta to będzie gdzieś tam w tym kawałku, który robił marketing, czy który robił sprzedaż. Tak może trochę za dużo w szczegóły wchodzę, ale proszę naprawdę zwrócić na to uwagę. Jeżeli damy decydujący głos w projektowaniu tej usługi temu człowiekowi, który będzie adwokatem tych użytkowników, tak jak powiedziałem, mamy większą szansę dostać produkt, który będzie autentycznie użytkownikom odpowiadał. On będzie prawdopodobnie, może być droższy w implementacji, ponieważ będziemy musieli jakieś coś ekstra zaimplementować po to, żeby tym użytkownikom dogodzić, ale będzie zdecydowanie bardziej skuteczny. I oczywiście nie zapominajmy, że zwłaszcza jak już jesteśmy w fazie operacyjnej, kiedy musimy tą naszą koncepcję zmieniać, ważne jest wsparcie tych pozostałych naszych partnerów, nie bezpośrednio związanych z produktem, ale tych właśnie operacyjnych, prawników, księgowych, ktoś, kto podpisuje dla nas kontrakty i tak dalej. Sposób na niespodziewane wydarzenia. Oczywiście niespodziewanych wydarzeń nie da się wyeliminować, dlatego się nazywają niespodziewane. Ale przyjrzyjmy się tak naprawdę, gdzie jest problem z tymi niespodziewanymi wydarzeniami. Załóżmy, że jesteśmy w fazie, kiedy jeszcze nie jesteśmy na rynku, kiedy nie mamy produktu na rynku, tylko właśnie z tym naszym partnerem biznesowym, tutaj znowu się przyczepię do tego technologicznego partnera, ale to nie musi być technologiczny partner, to może być jakikolwiek partner, który dla nas jakąś usługę świadczy w dłuższym okresie czasu. To więc w czasie tej jego operacji coś się wydarza i tak naprawdę nie jest jakby problemem to, że wydarzyło się coś niespodziewanego, ponieważ zawsze możemy na to zareagować, coś zmienić w naszym produkcie, w systemie i tak dalej. Problem polega na tym, że to ma konsekwencje dla kontraktu. Czyli jeżeli coś się stało, podpisaliśmy kontrakt z wykonawcą, podwykonawca dla nas coś robi, nastąpiła katastrofa, nie z naszej winy jako zlecającego, albo z naszej winy jako zlecającego, to tak czy inaczej, jeżeli wykonawca potrzebuje więcej czasu albo zasobów, żeby nam ten produkt dowieźć, będzie musiał renegocjować kontrakt albo do tego dołożyć po prostu. I teraz, jak zwykle pisany jest kontrakt? To jest w zasadzie pierwsza z najważniejszych rzeczy, które chciałbym dzisiaj Państwu przekazać. Tradycyjnie kontrakt podpisujemy na zakres i na czas, czyli mówimy, chciałbym, żebyś mi zaimplementował portal, ma robić to, to, to i to, dodajemy specyfikację, ma być gotowy wtedy, płacę Ci za to tyle i tyle pieniędzy. Teraz tak, ta strona wykonująca, czyli zleceniobiorca, jeżeli jest firmą profesjonalną i rzetelną, a takie założenie tutaj uczynię, wie, że ten kontrakt jest obarczony ryzykiem, natomiast w taki sposób, jak on jest spisany, on wydawałoby się, że całe ryzyko przenosi na podwykonawcę. Tylko to jest takie dosyć jakby pierwszy rzut oka i takie troszeczkę krótkowzroczne spojrzenie. Bo teraz tak, co się wydarzy, jeśli rzeczywiście ta katastrofa się wydarzyła, nie wynika ze złej woli tego naszego podwykonawcy, ale no po prostu wydarzyła się, nie wiem, ktoś się rozchorował, jakaś awaria nastąpiła, albo żeśmy tą specyfikację, okazuje się, źle napisali. Jeżeli ustalimy zakres i czas na sztywno w kontrakcie, nastąpiła katastrofa, podwykonawca musi więcej zasobów przeznaczyć, więcej czasu, więcej ludzi. Co ucierpi? Jaki jest trzeci czynnik, który jest związany w kontrakcie, a nigdy nie jest w nim opisany? Dokładnie. Ucierpi wtedy jakość. I jeżeli weźmiemy teraz do tego równania sobie, dołożymy tą jakość, to się okazuje, że w tym kontrakcie, gdzie był ustalony zakres i czas, to ryzyko wcale nie było tak całkowicie po stronie tego zleceniobiorcy, dlatego że gwarantuję Państwu, że on będzie w stanie
jakby zakładając, że mamy bardzo dokładną specyfikację spisaną, będzie w stanie odznaczyć i pokazać nam, że wszystkie warunki, które opisaliśmy, są spełnione, a się okaże, że produkt jest nie do użycia albo jest bardzo trudny do użycia, bo zapomnieliśmy na przykład napisać, że transakcja ma się odbyć szybko. Albo napisaliśmy, że ma być szybko. I teraz wchodzimy w negocjacje z podwykonawcą. A co to znaczy szybko? Czy to jest pół sekundy, czy dwie sekundy? No to jest pole jakby do nie wiem, nawet ciężko to nazwać negocjacjami. Autostrady, tak. O, to jest bardzo dobry przykład. Co dalej miałem powiedzieć? Aha. Wracając do tej kombinacji specyfikacji i kontraktu, który ma ustalony i czas, i zakres, często bywa, częściej niż by się zdawało, tak, że jeżeli umawiamy się z podwykonawcą właśnie software'owym na jakąś pracę, to jeżeli to jest produkt, który jest nietrywialny i jego budowa trwa dosyć długo, że często właśnie ten podwykonawca potrafi przyjść i powiedzieć: słuchaj, tutaj mam dla ciebie do zaimplementowania jakąś tam funkcjonalność, ale słuchaj, może byśmy to zrobili inaczej. To wprawdzie nie jest tak napisane w kontrakcie, ale mi się wydaje, że byłoby lepiej i dla mnie zaimplementować, i dla ciebie wynik będzie lepszy, jeśli to po prostu zmienimy. Więc jeśli za bardzo się skoncentrujemy na tym kontrakcie i odznaczaniu tych wszystkich ptaszków, czy zrobione, niezrobione, blokujemy sobie właśnie taką możliwość takiej partnerskiej współpracy z takim podwykonawcą. Muszę się streszczać, a miałem taką fajną anegdotkę. Przedłużyć czy bez anegdotki? Przedłużyć. Rozmawiałem 3 tygodnie temu z taką koleżanką, kolegi z Australii, która przez przypadek była odpowiedzialna za obsługę prawną kontraktu na budowę takiego systemu trochę jak w Warszawie dla komunikacji miejskiej. Że miała być jedna karta zbliżeniowa i z nią się korzystało i z tramwaju, i z autobusu, i z metra. To było w Sydney, a tam się okazuje, że właścicielami tych różnych środków transportu były różne firmy. No i one się musiały dogadać. I na kierownika projektu wybrano osobę, która dokładnie taki sam projekt całkowicie położyła w Canberrze. Na zasadzie takiej, że no ponieważ tam już im się nie udało, ten człowiek był za to odpowiedzialny. To był poważny człowiek, profesjonalista. No to już teraz popełni te wszystkie błędy, no to teraz już mu się musi udać, prawda? No i w Canberrze problem polegał na tym właśnie, że było bardzo dużo rzeczy niedospecyfikowanych i mieli problem, tam było masa dostawców, każdy był za co innego odpowiedzialny i te wszystkie systemy od tych podwykonawców im się nigdy jakby nie spięły do kupy. One nigdy nie zadziałały razem. Więc w Sydney ten człowiek już mądrzejszy zmusił cały zespół projektowy, wszystkich dostawców, żeby właśnie zrobić taką specyfikację. I jak ja z tą osobą rozmawiałem, to już minęło chyba z 4 lata, od kiedy ten projekt został wystartowany. Nic nie zostało jeszcze zaimplementowane i wszyscy podwykonawcy i zleceniodawca, czyli miasto, utknęli po prostu w tej wielkiej specyfikacji i tak naprawdę stracili totalnie nad tym kontrolę. Każde jakby obwarowania te prawne zostały tak ściśle określone, że każdy miał w zasadzie zablokowany ruch i należało renegocjować wszystko, żeby wprowadzić najdrobniejszą zmianę. Także takie specyfikacje właśnie no po prostu nie działają. Dobrze, jak do tego można podejść? Wreszcie przechodzimy do rozwiązań. Należy taki produkt budować etapami. Po prostu. To jest akurat plan naszego domu, do którego się wprowadziliśmy stosunkowo niedawno. I mieliśmy taki problem, że musieliśmy się wyprowadzić z mieszkania, które wynajmowaliśmy, bo tam jakaś awaria była, jakiś gigantyczny remont miał się zrobić. Stwierdziliśmy, że jak mamy mieszkać w remontowanym wynajętym, to możemy mieszkać w remontowanym własnym. I najzwyczajniej w świecie stwierdziliśmy, że żeby się wprowadzić, potrzebujemy mieć dostęp do kuchni, do łazienki i do jednej sypialni. Więc umówiliśmy się z ekipą, która nam ten dom wykańczała, bo kupiliśmy go w stanie deweloperskim. Proszę się nie przyglądać, to jest akurat piętro, ale piętro miałem ładniej narysowane, także tam nie ma kuchni. Umówiliśmy się z firmą, która nam wykańczała ten dom, że by nam zrobili te 3 pomieszczenia, żebyśmy mogli tam spokojnie mieszkać, a resztę zrobimy później. Miało to wielorakie, bardzo pozytywne konsekwencje, oprócz tego, że mieszkaliśmy w bałaganie strasznym i w kurzu, ale do tego można przywyknąć, okazuje się. Konsekwencje były takie, że ta firma wyremontowała nam kawałek tego domu, doprowadziło do takiego stanu, że mogliśmy tam mieszkać
I w czasie tego pierwszego etapu, która tam trwała powiedzmy tam 3 czy 4 tygodnie, okazało się, że nam się bardzo dobrze z tą firmą funkcjonuje. Że, no, bo nie wiem, czy Państwo ostatnio coś remontowali, ale ja właśnie po przyjeździe do Polski stwierdziłem, że w ogóle rynek budowlany w Polsce to jest jakaś bandyterka w ogóle, mówiąc wprost. Straszne rzeczy się dzieją, straszne rzeczy ludzie opowiadają, że im wykonawcy coś robią, potem to się psuje, przychodzi drugi wykonawca, mówi nie, tamten źle zrobił, wykonawcom się z kolei nie płaci. No więc tu zrobiliśmy z nimi kawałek tego domu, okazało się bardzo fajna firma, kontynuujemy, więc zdjęliśmy jakby to ryzyko tego, że trafiliśmy na jakąś firmę nierzetelną. Ponadto, jak już się wprowadziliśmy do tej jednej części, w której nam się dobrze mieszkało, to pomieszkaliśmy tam chwilę, stwierdziliśmy, w zasadzie to byśmy chcieli dwie ściany przesunąć, bo garderoba by się fajnie wtedy zmieściła. I ponieważ robiliśmy to znowu etapami, to byliśmy w stanie to zrobić. Jeśli chodzi o, będę trochę się już streszczał, jeśli chodzi o sposób prowadzenia takich projektów, czy ktoś z Państwa słyszał o tej metodyce Scrum? Do góry ręce, jakby można było porządnie. No trochę tak. A kto uważa, że to jest dobra metodologia i że działa? Trochę mniej. A kto uważa, że jest nie działa i że nie działa i jest w ogóle do bani? Okej. Okay. Dokładnie. Dla tych Państwa, co nie wiedzą, to jest metodyka, ona się wywodzi rzeczywiście z tych software'owych historii, ale ona jest absolutnie uniwersalna, można ją zastosować prawie do każdego projektu, takich wielkości 4 do 9 osób, nie? Coś takiego by się nadawała. Ja byłem świadkiem, jak były dokumenty pisane w ten sposób, duże dokumenty. Znam jeden zespół, który organizował wystawę w muzeum, korzystając z tej metodyki Scrum. Proszę sobie ją poszukać w sieci. Ja tam mam dwa slajdy zapasowe, ale na pewno już wykroczę poza czas, jak do nich dojadę. Jest bardzo ciekawa, jest bardzo taka prosta, bardzo mało nam narzuca i w mojej ocenie jest niesłychanie skuteczna. Powoduje to, że jest bardzo gęsta komunikacja pomiędzy zamawiającym a zleceniobiorcą, a z drugiej strony temu zespołowi, który wykonuje coś, pozostawia takie pole manewru, żeby to robili w taki sposób, w jaki oni uważają, że to jest najlepiej, jeżeli rozmawiamy z profesjonalistami. A z drugiej strony daje zleceniodawcy bardzo taką częstą i gęstą kontrolę nad tym, gdzie ten produkt sobie kawałek po kawałku i etap po etapie idzie. Natomiast problemem, dlaczego to czasami nie działa w firmach, on wymaga, wprowadzenie tej metodyki powoduje, że zachodzi taka totalnie zmiana kulturowa w organizacji. To jest niesłychanie trudne do wprowadzenia w takich organizacjach, które już mają swoją historię i swój sposób działania, czasami nie zawsze skuteczny, ale ogólnie chodzi o to, że bardzo dużo odpowiedzialności i zaufania trzeba dać tej grupie deweloperów, którzy rzeczywiście coś robią. To w niektórych firmach jest po prostu niemożliwe. Ale jeśli się uda, to fantastycznie działa. W mojej ocenie w takiej średnio działającej firmie dobre wprowadzenie Scruma, myślę, że 2-3-krotnie spokojnie zwiększa skuteczność działania zespołów. Niewiarygodna historia. Dobrze. Wracając do początku. Wiadomo, staramy się budować nasz produkt etapami. Cokolwiek by to nie było. Teraz tak, jak tych kontrahentów dobierać? Z tej całej historii wyłonił mi się taki podział, w zasadzie tworząc dopiero tą prezentację, tak mi się wyłonił, że są jakby dwa rodzaje kontrahentów, których spotkamy robiąc biznes. Jedni mógłbym nazwać bardziej dostawcami i to są tacy, z którymi jest łatwo zawrzeć kontrakt, bo jakby wiadomo na tym styku naszym z kontrahentem, co ma się wydarzyć. Tam na przykład idealnie pasuje, nie wiem, obsługa biura na przykład. Wynajmujemy 3 pokoje, załóżmy, jest w tym kawa, nie ma w tym kawy, czy jest tam telefon, czy jest jakaś, nie wiem, jakaś pomoc asystentki, czy jest sprzątanie wliczone. Bardzo jasny kontrakt, płacimy tyle, wiadomo, co dostajemy. Inni kontrahenci będą bardziej naszymi partnerami i z nimi będziemy pracowali przez dłuższy czas. Oczywiście według mnie zespół produktowy powinien tam zdecydowanie być, dlatego że z nimi nigdy nie skończymy współpracy. W optymalnym przypadku będziemy mieli super partnera na całą drogę naszej firmy, ale na przykład być może księgowość tam też powinna być. Może na przykład obsługę księgową mamy na tyle skomplikowane sprawy prawne albo księgowe, że chcielibyśmy
mieć księgowego albo w firmie u siebie dobrego, albo jeśli nas na takiego nie stać, właśnie znaleźć partnera, firmę, która będzie dokładnie rozumiała, co my robimy, na czym polega nasz biznes, jakie są specyficzne jakieś tam uwarunkowania. Także jak ich dobrać? Po pierwsze trzeba wszystkich znaleźć i tutaj znowu ten biznes model Canvas nie jest jakimś magiczną metodyką, ale bardzo tak w sposób taki zorganizowany i przejrzysty pozwoli nam obejrzeć to całe nasze otoczenie biznesowe i zastanowić się, kogo tam potrzebujemy. Odkryć tych interesariuszy, podzielić, zastanowić się z każdym z nich, jak byśmy chcieli współpracować. Czy kontraktowo, czy bardziej partnersko, czy jakiś taki mieszany. W wielu krajach, to dotyczy zwłaszcza dużych firm, jest tendencja do wybierania na partnerów firmy, które mają renomę na rynku. To dotyczy najczęściej dużych firm konsultingowych. Jest kilka firm konsultingowych, które wszyscy znają i w razie jakichś problemów z biznes modelem albo z jakimś otwarciem nowych rynków, duże firmy idą do tych dużych firm i wydaje mi się, płacą kupę pieniędzy, a jak jest takie przeświadczenie, nie wiem, to chyba jakieś psychologiczne, może ktoś to lepiej wie, że jak za coś dużo zapłacimy, to mamy takie wrażenie, że to jest dobre. Drugą stroną tego medalu jest tak, że dostajemy coś za darmo, to z reguły nie doceniamy, co to jest. To trochę jak z pójściem do restauracji w jakimś egzotycznym kraju. Możemy pójść do McDonalda, wiadomo, że zostaniemy obsłużeni, wiadomo, że dostaniemy jeść, wiadomo, że to nie będzie złe jedzenie, ale ono nie będzie fantastyczne. Idąc do małego, jakiegoś specjalizowanego dostawcy, nie wiem, czy jedzenia w tym przypadku, czy jakieś usługi, której my potrzebujemy, ponosimy pewne ryzyko, że trafimy na firmę, która jest nierzetelna albo która jest po prostu słaba merytorycznie, ale mamy też szansę, że trafimy na kogoś, komu znowu będzie z nami po drodze, który będzie chciał z nami robić ten biznes, także to jest potencjał na szukanie partnerów. Jak ich znaleźć? Zastanawiałem się tutaj nad jakimś takim porównaniem i wyszło mi, że partner jest na tyle ważny w biznesie, jak lekarz w takim naszym normalnym życiu. Ja ostatnio stwierdziłem, że muszę zrobić porządek z moim kolanem wreszcie, bo sezon narciarski się zbliża i potrzebowałem znaleźć dobrego ortopedę. No i jak zacząłem szukać? Oczywiście spytałem się znajomych, kto miał problemy z kolanem. Już kończę. Już tyle przekroczyłem. Dobrze, w każdym razie szukamy ich tak jak w życiu szukamy rzeczy ważnych dla nas. Czyli rekomendacje, polecenia. Nie zapominajmy, że z każdą taką firmą możemy się skontaktować, wypytać ich. A najlepiej jeszcze dotrzeć do ich poprzednich klientów i spytać nie tylko o to, czy produkt zrobili dobry, tylko jak się z nimi współpracowało, czy było fajnie, czy zrobili to, co chcieli. Cena oczywiście jest ważna, ale bym dyskutował ją na końcu. Dlatego, że musimy też spojrzeć z punktu widzenia tego dostawcy. Jeżeli to jest dobry, rzetelny, a nie duży dostawca, to zamiast windować ceny, może on też szuka partnera na dłuższy okres czasu. I może, jeśli się okaże, że z nami się dobrze będzie współpracowało, długofalowo i jeszcze w dodatku ryzyko współpracy z nami będzie nieduże, bo na przykład będziemy robili projekt etapami, więc on nie będzie musiał tego ryzyka wliczać sobie w kontrakt, może będzie miał dla nas zupełnie inną cenę. Warto popytać. I najważniejsze, zawsze sprawdźmy się. Mamy nowego podwykonawcę czy jakiegokolwiek partnera, zróbmy coś małego, albo projekt jakiś na boku, albo jakąś małą część istniejącego projektu, albo umówmy się na krótki czas, sprawdźmy taki okres narzeczeństwa. Zobaczmy, jak nam jest, zanim podpiszemy ten końcowy cyrograf. Dziękuję.